Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. My jesteśmy na Żoli Bożu. To jest takie wideo, takie wideo przesłanki dla wszystkich tych, co nie mogą tu być ze względów materialnych lub po prostu nie mają dużo czasu, a chciałyby zobaczyć na to miejsce, bo w ogóle tu nie są, a nigdy nie byli. No właśnie, bije dzwon. Jestem po świętej w tym najświętszym miejscu. Świętsze w całej Polsce, to jest bardzo, bardzo takie wyjątkowe miejsce. Tu żył, działał i przez 4 lata posługiwał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Właśnie widzimy tu jego grob. Miejsce zwiedzania tysiące osób, miliony z całego świata. Tu się zabiera. Myślę, że dużo, nie trzeba mówić, to jest po prostu takie miejsce, że tu trzeba przybyć i po prostu tu pochodzić. No to jest takie uczucie, że nawet jakby niebo. Właśnie widzimy, że jest dzisiaj takie wyjątkowe, błękitne, pomimo tego, że jest może zimno trochę. No to zawsze jest tak cicho. Cicho i spokojnie tu. Ludzie wysłuchują zawsze. I po prostu nawet modlić się to jest inaczej. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam w to wyjątkowe miejsce. Mogę służyć na pomoc w zwiedzaniu. To jest muzeum. Więc to już chyba jest zamknięte. No i tam nie można robić zdjęć. No wisi zakaz. Zakaz fotografowania, chociaż nie ma napisane, że nie można nagrywać, więc można byłoby spróbować. Jakby ktoś chciał, to jest rozkład. Dzisiaj na przykład w środę jest do 16, czyli w sumie do teraz. Także serdecznie zapraszamy. Jeszcze tu się przejdziemy. To jest dalej też pochowany ksiądz Bogucki. Właśnie toczy się jego proces beatyfikacyjny. To był za czasów księdza Jerzego Proboszcza. No pewnie wiecie o tym lepiej niż ja, ale też warto tu się przyjść i pomodlić. Jakby ktoś nie wiedział, kim jest, oczywiście zasłużony dla tego miejsca ksiądz Malacki. Też jego grób, miejsce z początku i też o nim kilka słów. To jeszcze trzeba pokazać. O, stąd jest wieża, widać bardzo pięknie. Ojczyzna, o tego wam nie pokazywałam. Nad muzeum jest taki napis Buki Ojczyzna i to jest ostatni chyba rok temu tablica taka pamiątkowa dla ofiar smoleńskiego zamachu, w sumie nie katastrofy. Także możemy jeszcze się przejść tak dookoła, bo mi ręka zmarzła. To jest też wejście takie zapasowe z kościoła. To w ogóle jest 1, 2, 3, 4 wejścia chyba to jest. Tak mi się wydaje. I wyjście. Tu zawsze zimy. No nie zawsze, może często jest zrobiona taka szopka. Chociaż w tym roku nie było. Sobie, że tu kiedyś tak właśnie chodził ksiądz Jerzy. Może właśnie tu dookoła chodził, zespół spowiedział, rozmawiał z kimś. Nie wiemy przecież dokładnie o tym.
Krzyż. Tam jest dalej kancelaria i tu jest wejście do zakrystii drugie. Służby porządkowej. To jest wyjście, gdzie zawsze wychodzę. Czy pokażę wam taki widok z ulicy Hozjusza. Też jest bardzo piękny. Usługi pogrzebowe, jakbyście chcieli. Tu jest takie jeszcze, kiedy są msze święte, niedziele. Ogłoszenie, tu jest piękny widok. No i na tym serdecznie witam i żegnam.